Zanim zaczniemy, chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj o godzinie 20 na moim kanale odbędzie się livestream, na którym pooglądamy trochę starych oraz nowych kreskówek. Homer Simpson, Myszka Miki, Gumball, postacie z Looney Tunes i wiele, wiele więcej. Co ich wszystkich łączy? Jeśli oglądacie kreskówki wystarczająco długo, to pewnie zauważyliście jedno dziwne podobieństwo. Wszystkie mają tylko 4 palce. Oczywiście nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka, jednak zwróćcie na to kiedyś uwagę i sami się przekonacie. Więc o co tak naprawdę chodzi z tym jednym brakującym palcem? Czy jest to tradycja? Czy może jednak coś więcej? Ja jestem Cyprian, a w tym filmie odpowiem na wszystkie nękające was pytania. Słuchajcie, jeśli dzisiaj, wiem, że to będzie dla was trudne, no nie wiem czy się uda, ale może, jeżeli dzisiaj byśmy dobili 5000 łapek w górę, to jutro pojawi się kolejny odcinek. Zacznijmy od tego, że nie wszystkie kreskówkowe postacie mają tylko i wyłącznie 4 palce. Jednak jest tak najczęściej. Między innymi Bóg w Simpsonach posiadał 5, jako jedyny bohater tego serialu. Niektórzy posuwają się o krok dalej i dodają nawet 1/6 palec, jak to było w przypadku Wodogrzmotów Małych. Cofnijmy się może do roku 1928. Wtedy powstała znana nam wszystkim Myszka Miki. Co ciekawe, posiadała nie 5, tylko 4 palce. Była to nowość i Miki to jedna z pierwszych czteropalczastych postaci. Jednak ta charakterystyczna cecha 4 palców została spopularyzowana przez Scotta Felixa. Warto też wspomnieć, że wiele klasycznych postaci z animacji to zwierzęta. W każdym razie narysowanie 5 palców u zwierząt byłoby na pewno trudne, zwłaszcza że na przykład u kotów ten jeden palec jest tak jakby ukryty z boku. Czyli jeśli zależało komuś na stworzeniu pięści, no to trzeba było go usunąć. Od tamtego czasu praktycznie wszystkie postacie takie jak Gumball, Judy ze Zwierzogrodu, Dipper i wielu więcej nie mają właśnie tego jednego palca. Można więc powiedzieć, że wzięło się to ze starych czasów i przetrwało do dzisiaj. Podsumowując, dłonie z 4 palcami o wiele prościej się rysuje, prościej animuje, układ palców jest bardziej czytelny, a poza tym tak naprawdę nie robi nam to żadnej różnicy podczas oglądania. Sam Walt Disney tak wytłumaczył tą decyzję. Pod względem artystycznym 5 palców to po prostu za dużo dla myszki. Jego dłoń wyglądałaby jak kiść bananów. Z kolei, jeśli chodzi o względy finansowe, rysowanie o jeden palec mniej w każdym z 45 tysięcy rysunków składających się na jedną 6-minutową kreskówkę zaoszczędziło naszemu studiu $1 000 000. Jak to jednak było w Japonii? Przypomnijcie sobie przykładowo Naruto. Posiadał on tradycyjnie 5 palców jak normalny człowiek. Ma to związek z istniejącą tam mafią Yakuzą. Rytuałem w tej organizacji jest amputacja jednego palca. W 1993 roku okazało się, że prawie połowa wszystkich członków nie ma tego jednego palca. Dlatego właśnie w kraju kwitnącej wiśni zostawiono ten element 5 palców, aby nie kojarzyło się to z mafią. Przykładowo, wiedzieliście, że Bob Budowniczy w tym kraju zamiast 4, jak u nas w Polsce, również posiada 5 palców? Według mnie jest to bardzo ciekawy temat i cieszę się, że mogłem go poruszyć. Wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli film wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Ja tymczasem się już będę żegnał. Do jutra i cześć!